Siemanko, z tej strony Cwaniak i dzisiaj dość taki nietypowy materiał. Mianowicie doszedłem do wniosku, że za mało wam dziękuję za to, co dla mnie robicie. Tam powiedzmy dziękuję w jakimś tam stopniu na Facebooku, przez jakieś posty, na jakieś okrągłe liczby na YouTubie, ale zapominam zawsze o tym, że są też ludzie na YouTubie, którzy siedzą tylko na YouTubie, Facebooka tam nie odwiedzają, chociażby dlatego, że to jest 2235 osób już, co jest naprawdę ponad moje marzenia, znaczy nie marzenia, może nie marzenia, co cele, które myślałem, że osiągnę tym kanałem, a na samym fanpage'u jest niby 1600, z czego udziela się może 50 różnych osób i to bardzo sporadycznie, niektóre tylko się osoby udzielają cały czas. Doszedłem do wniosku, że musiałem wam podziękować za to, że jesteście ze mną, że oglądacie moje produkcje, to co robię. Bo szczerze mówiąc, chyba nikt nie wie, czemu w ogóle to robię. Ogólnym powodem tego, teraz tak powiedzmy szczerość mojego, ode mnie taka, jest po prostu była, nie wiem czy ona jest wciąż, na pewno jest w mniejszym stopniu, ale jest depresja. Moje życie nigdy nie było kolorowe, ani w rodzinie, ani w życiu, ani ze zdrowiem. Nigdy nie było dobrze i właśnie, powiedzmy, YouTube pozwala mi zapomnieć o tym, że moje życie jest do dupy. Że wy pozwalacie mi jakby zapomnieć o tej prawdziwej rzeczywistości, tej smutnej rzeczywistości dla mnie. Potraficie stworzyć ze mnie szczęśliwego człowieka, uszczęśliwić mnie każdy komentarz, każda łapka w górę, każde wyświetlenie. Nieważne, czy to będzie 30 wyświetleń pod filmikiem, czy to będzie, jak to patrzę w ostatnie 4 filmy, 570 wyświetleń, 440, może być nawet jedno wyświetlenie, które nie będzie moje. Naprawdę to powoduje, że po prostu jest mi tak lepiej wewnątrz, w sobie. Tak pozwolicie mi, mówię, pozwalacie mi zapomnieć o tym wszystkim złym, co mnie spotyka, co jest wokół mnie, co mi się przydarza, czy to ze szkołą, czy z życiem, zdrowiem, z rodziną. Tak, niektóre po prostu rzeczy są już, nie, w tym momencie nie będę o nich mówił, bo to jest po prostu, no nieważne. I no mówię, no ja wam muszę dziękować za to więcej, no bo za mało wam dziękuję, zdecydowanie za mało wam dziękuję za to, co dla mnie robicie, że jesteście tutaj, że po prostu jesteście, tak, za to, że jesteście. Że mam nadzieję, że będziecie, że stworzymy silną społeczność, tak? Bo YouTube to nie jestem ja, tylko ja, tylko jest społeczność łącząca tworzącego z oglądającymi. Jak mówię, będziemy tworzyć tą społeczność. Ja będę coraz więcej dziękował za to, że jesteście i tak dalej. Nie wiem, siedziałem już tutaj od 3 godzin, po prostu musiałem coś nagrać, żeby wam podziękować, coś dla was takiego nagrać. Nawet nie wiecie, ile dla mnie znaczycie. Tak. Niby boję się jeden widz, czy 2000 widzów to nic. Dla mnie znaczycie naprawdę, naprawdę wiele. Więc dziękuję wam. Mam nadzieję, że na następny filmik będzie już normalnym filmikiem, szczęśliwym filmikiem, który będzie let's playem, może coś, nie wiem, no nieważne, coś lepszego. Coś, czego, na co oczekujecie. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Siemanko, peace!